No nareszcie się obudziłaś. Wstawaj, wstawaj, Tori, szkoda dnia. Oh shit. Coś się stało, Tori? Nie, nic szczególnego, po prostu... miałam zły sen i tyle. Ja ci powiem szczerze, że nie powiedziałbym. Bo coś po twojej minie nie mogę wywnioskować, że to było spowodowane złym snem. To nie było snem, że spędziliśmy razem noc, prawda? Oj, Tori, ale ci ten alkohol zamieszał w głowie, masakra. Odpowiesz mi na pytanie? Tori, no tylko nie mów, że było ci w nocy aż tak źle. Clemens, lepiej być nie mogło, naprawdę. Clemens, jesteś tam? O kuźwa, no to mamy przesrane. Poczekaj, daj mi chwilę. Boże drogi, co tu robić? Może najlepiej podaj mi ciuchy, co? Ta, dzięki. No to najwidoczniej mogę wywnioskować, że potrzebujesz trochę prywatności. No błagam cię, Clemens, a co było kilka godzin temu? Tylko bądźmy cicho. Nie chcę, żeby Blaze dowiedział się, że byłaś u mnie przez całą noc. Dobra, okej, spoko, luz. Idziemy na zamianę rur. Dalej, szybko do łóżka. Clemens, liczę do trzech i wchodzę. Raz. Dwa. Trzy. Wchodź, człowieku. No cześć, Clemens. Tori, a ty co tutaj robisz? Przyszłam obudzić Clemensa. No niestety, Blaze, ale taka prawda. Wiem, że troszeczkę wczoraj zabalowaliście. Co my? Blaze, dowcipny jesteś jak zawsze. No a tak nie było? Dobra, okej, zauważyłem, że bardzo was muli po tym alkoholu. Jak go wypiliście tak dużo, to się nie dziwię. Tak w ogóle, jak się trzyma Brian, co? O kuźwa, kobieto, weź mi nawet nie wspominaj. A co się stało? Tori, kuźwa, no ona mi wczoraj dwa razy kibel zażygała. Właśnie tak to się kończy, kiedy się miesza piwo z wódką. No niestety, taka prawda. Jak to kiedyś mój nauczyciel szermierki mówił, szanowna młodzieży, mam dla was dwie informacje. Dzisiaj mamy troszeczkę luzu, ale to nie oznacza, że siedzimy na dupie, nie? To Josh dał nam wolne? Tak jakby, dał nam trochę luzu, ale mamy coś robić w tym zamku. Tak by the way, Clemens, o 23:20 bądź w podziemiach zamku, jest zebranie z El Diablo. Dobra, okej. Wiesz co, Tori? Mogę tylko jedno wywnioskować z wczorajszego dnia. Co dokładnie? Że my bardziej zabalowaliśmy niż oni. No pewnie tak. I hopla. Boże, kobieto. Alice, jesteś tutaj? Alice, gdzie jesteś? Josh, musisz się tak wydzierać z samego Możecie rana. Możecie mi wytłumaczyć, dlaczego do jasnej cholery się tak wydzieracie? O, Kara, Elizabeth, nie widzieliście nigdzie Alice? Może w pokoju jest, co? Właśnie w pokoju jej nie ma. W dodatku zauważyłem u niej odsuniętą kanapę. Nie widzieliście jej naprawdę? Josh, ogarnij się, może do łazienki poszła. Co tutaj się dzieje? Czemu wy się tak wydzieracie? O, Tori, nie widziałaś nigdzie Alice? Nie widziałam. Josh, mam pytanie. Wiesz, do kogo to może należeć? Blaze, gdzie ty to znalazłeś? Znalazłem to na balkonie. Cholera. Tylko nie mówcie, że ona... Nie. Nie. Grupa, my musimy ją znaleźć. Josh, spokojnie, może ona nas tylko chciała w konia zrobić. Clemens, na pewno nie. Ta Lina to by wszystko wytłumaczyła. Te walki bokserskie, to uprowadzenie. To pewnie było powodem jej ucieczki. Wszystko by się układało w jedną całość. Josh, poczekaj.
Czyli uprowadzenie Alice nie było przypadkiem? Słuchajcie, teraz to w tej chwili nieważne. Ona miała 38 stopni gorączki. Nie chcę, żeby coś się jej stało. Elizabeth, idź wszystkie dziewczyny zwołaj. Tori, ty idź za Joshem. Błagam. Jasne, Kara. Najpierw śmiercią moich rodziców, później dom dziecka, złe życie u cioci Lindy, a później ta cholerna mafia. Co mnie jeszcze czeka? Nie no, znowu to samo. Gdzie ona może być? Spokojnie, Josh, niedługo na pewno ją znajdziemy. Ej, a tam? Alice? O Boże, Alice! Alice! Alice, błagam, dziewczyno, wstawaj! Wstawaj! O mój Boże, Alice! Boże, ja Ciebie przepraszam! Josh, i co z nią? Na szczęście oddycha, ale jest w złym stanie. Cała jest rozpalona. Blaze, proszę, poinformuj innych, że Alice się już znalazła, dobra? Tak, tak, jasne. Co było powodem, że ona opuściła zamek? Czyli ona miała ten list cały czas przy sobie? O, siema, Clemens. No witam, panowie, jakieś zebranie, nie? Nie, kurwa, debata, wiesz? Widzę, że wam jeszcze nie odpuściło po tej imprezie. Ale wiem jedno, mamy już przesrane u El Diablo. Jacob, niby czemu? Clemens, kuźwa, on nam kazał zrobić zlecenia, a nie kuźwa świętować, pić wódkę, czy nie wiadomo jeszcze co. O! Guten Tag, El Diablo! Ja pierdolę, jaki idiota. A co to, El Diablo? Nowa blizna do kolekcji? Niedługo to ty się upodobnisz do mnie. Ty, jeszcze nad tym samym okiem? Ej no, El Diablo, nawet pożartować nie można. Więc pierwsze co? Witam, panowie. Bardzo się cieszę, że tutaj się zebraliśmy i dziękuję ogólnie za przybycie. Tak w ogóle, jak idą zlecenia? Jak mam być szczery, to chujowo. Niestety, szefie, ale policji to się rozmnożyło od cholery. Ile wy macie lat? 5? To jest chyba logiczne, że jeżeli nie w Blackwell robicie zlecenia, to gdzie indziej, tak? Tak, tyle, że nie mamy wystarczająco hajsu, żeby podróżować, a dodatkowo jeszcze mamy tutaj wojowniczki, które pilnują zamku. A, to zmienia postać rzeczy. Słuchajcie, panowie, mam dla was zlecenie nie do odrzucenia. Ciekawe, szefie, opowiadaj. 3 słowa. Highstone, parking strzeżony, kradzież samochodu. Wchodzicie w to? Nie wiem jak wam, panowie, ale mi się podoba. W takim bądź razie. 3:05 na miejscu. Wyposażcie się w kominiarki. Będzie się działo.